Dzień dobry wieczór, Tomek. Witam Was w symulatorze piwnicy. Dzisiaj, jak to w zwyczaju, zajmiemy się jakimś challenge'em, więc myślę, że po kolei Darkness Falls. Startujemy jako Eve. Mamy orbitujący nas nóż, to jest chyba Sacrificial Dagger. Mamy naszego ptaszka, mamy straszące łzy i żyletę. Jak dla mnie to wygląda to całkiem nieźle. Ale no, zobaczymy. Żyleta chyba powoduje, że możemy się pociąć, żeby dostać trochę damage'u. W oryginale bodajże zjadała nam całe jedno serce, więc no, trochę dużo. 3 punkty obrażeń? Really? Jest naprawdę sporo jak na Eve. Czyżbym miał pentagram, to ten pierwszy przedmiot? Czy to jest... Nie, to jest coś innego. A ostatni? Nie wiem, co to jest. Ale właśnie. Muszę pamiętać, żeby pokazywać Sida. Dobra. Na dole sklep, nie mamy kluczy, to jest przykre. Ach, straszące strzały są rewelacyjne. Dobra. Pająki są mniej rewelacyjne. Mnożą się jak króliki. Dzbanki. Jaś więcej pająków, czemu nie? Słyszeliśmy, że lubisz pająki. Idź pan. Ten gość mnie wkurza, ale nie mam za bardzo łatwej metody, żeby go zabić teraz. Okej. Może stąd? Stąd? Dosięgnę go. Powiedzmy. Okej, to jest dziwny pokój. Nie ma co tutaj marnować bomby. Chyba, że jest jakaś skałka z X-em, ale nie widzę. Został jeszcze ten duży 2x2. Myślę, że się skuszę. Mogę tego pożałować, ale... Tak, pająki. Skąd wiedziałem? Próbuję zabić tutaj z dalekiego zasięgu coś. Ale jakoś mi się nie udaje. No chodź tu. Przynajmniej jeden. Jesus, nie chcę współpracować. Dobra. Jest ich dużo. To przykre. Nienawidzę, że potrafią skakać kurde przez pół ekranu. Albo i cały praktycznie. O, co to było? Na całe szczęście nadział się na nasz sztylet ofiarny. Dziwne, myślałem, że to będzie gorszy challenge. Na przykład jakbym startował tylko z tym sztyletem. I z moim, nie wiem, ptaszkiem. Plus... co tam jeszcze? If ma. Klątwa, no. Ale jak na razie to jest, kurde, potężny może nie, ale... Jeżeli tylko zdobędę trochę power-upów, trochę obrażeń, to naprawdę będzie silny build. Sztylet jest całkiem niezły, bo no, ma szansę blokować przeciwników. Wszystko padło. Okej. Ach, korci, żeby iść na dół. W sumie na pierwszym poziomie i tak przecież nie możemy zdobyć dealu z szatanem. Chyba, że się zdarzy coś niezwykłego, na przykład Joker albo magiczna czerwona skrzynka. A, to jest za darmo, ogon Gapiego. Chyba wezmę. Siur. Kto wie, może staniemy się kotem. Nie pamiętam, czy udał nam się taki wyczyn na nagraniu już. Ja, tak, miałem już przyjemność. Tak, tutaj jest taki trik a propos tych pokoików z kolcami.
Jeżeli przejdziemy przez kolce i zostaniemy z połówką serca, to mamy gwarantowaną skrzynkę. Plus klątwę. Plus ptaszka. Nie no. Klątwa na razie mnie nie urządza. Nie chcę chodzić z połówką serca. Chyba, że będę miał jakieś niebieskie, albo czarne, albo coś. I co, to wszystko? Boss time. No to zjem to pozostałość. Nie widzę tutaj X-owych skałek. Jeszcze raz się przyjrzę. Jakieś takie żółte tutaj są trochę... Mniej jestem do nich przyzwyczajony. No, dostaliśmy ogon Gapiego, który... Wydaje mi się, że generuje więcej skrzynek ogólnie. Być może więcej czerwonych. Czyli coś podobnego do lewej ręki. Ech, któraś z tych rzeczy robi coś innego, ale nie mogę spamiętać. No dobra. Nie wiem, czy ciąć się żyletką. Chyba nie będzie potrzeby. Mam nadzieję. Uniknąłem, a potem w nią wlazłem. To było sprytne. O, na szczęście ptaszek nam się urodził, więc mamy sporego DPS-a teraz, bo ptak... Nie wiem, co to jest, jakiś... Wróbel to może nie, ale... Całkiem ładnie tutaj gryzie, dziobie, cokolwiek tam ptaszki robią. Yes! To jest bardzo dobry początek. All stats up, czyli łącznie z życiem. No, dalej mi pokazuje 3 damage'u, ale lepsze to niż poprzednio. Przede wszystkim to życie sporo nam ułatwi, życie. Mówię życie, ale mam na myśli serca, wiadomo o co chodzi. Tak, oczywiście znowu cellar, nie może być basement, bo po co? Muszą być pająki. Zastanawiam się. Może zanim będę próbował pilsy, to przynajmniej się rozejrzę po levelu, a nuż znajdziemy jakieś PhD albo coś takiego. O, last. He. Chyba się nas wystraszył, biedak. No chodź, nie chcesz się przytulić? Do naszego sztyletu? No, ładnie koszę teraz. Myślę, że... Dobra, no, drugi pils. Okej. Okay. Pamiętać kolory. To jest żółto-pomarańczowa. Nic ważnego. Niebiesko-fioletowa. Okej, niebiesko-fioletowa jest bardzo dobra. Pełne leczenie. Niebiesko-fioletowa. Pewnie i tak zapomnę. No dobra. Duży pokoik. Na szczęście chyba w miarę prosty. Pełno muchogeneratorów. Czy tam pająko. Właśnie. Nie może być prosto. Okej, to nie jest takie proste. Zabijemy tego. Chodź tutaj, może uda mi się go czy ją, nie wiem. Zabić, kiedy będzie... O, właśnie przy skałkach. To wybuchnie, no. Gdzie ta bomba poszła? Oczywiście w takim miejscu, że nic to nie dało. No dobra. Na szczęście ten mutant... Wyszedł ze swojego ochronnego pokoiku. Chodź tu, pająk. Wiem, że chcesz. Pająki są koszmarne tutaj. Skaczą w tak nieprzewidywalny sposób, że... Łatwo się tutaj dać nabrać. Trzymają się tak, żebym nie mógł ich strzelać. Dobra. Sytuacja opanowana. Czy ja byłem tam w curse roomie u góry? Chyba nie. Tutaj już wypadałoby próbować zachować swoje czerwone życie. Może się to uda. Żółto-pomarańczowa, ok, to jest to. Whatever, to nic nie robi poza efektem kosmetycznym. Lepiej nie stać przy tej wybuchającej bombce. Chociaż to nie rozwali tych skał do końca, chyba tu na dole. Po prawej może rozwali.
No. Nie rozwaliło. Kluczy nie mam. Wow. Niemiło. Prawdopodobnie użyję tu bomby. Ale to jeszcze później. Ach, znowu skrzynka. Klucz by się przydał, nie powiem. Klucz by się zdecydowanie przydał. No. Jeden padł. Drugi padł. I ostatni padł. Klucz? Nie. Za prosto by było. Item room jest gdzieś tam, ale właśnie nie mam kluczy. Więc rozwalamy tutaj. Mamy nadzieję, że będzie klucz. Oczywiście, że nie. Więcej bomb. Nie urządza mnie to. Tutaj nie ma nic do rozwalenia. Biednie. No, biednie. Idziemy do bossa. Smutne, jeżeli nie uda się tutaj otworzyć item rooma. Ale takie życie. Szczęście mamy Pina, który jest kaszaniarzem. Pewnie wiele nam nie zrobi. Byle tutaj nie dać się uszkodzić, to dostaniemy deala z szatanem najprawdopodobniej. Cześć, Pin. O, co to było? Jest wystraszony w tej chwili. Lata jak popadnie. No. Daj się ładnie zabić. Wciąż jeszcze muszę uważać. No. Jeszcze troszeczkę. Pięknie. Jest szatan. Jest życie. Jest dobrze. O, tak. Tak. Kurde, ale te czerwone... Znaczy czarne serca. Wiem. Pakt, bo to jest ten przedmiot. Daje nam dużo obrażeń. Chyba 2 punkty. I daje niebieskie serca. Właśnie nie chcę mieć czarnych na górze, bo... Myślę, że... Tak, 2 nawet nam daje ekstra. Bo myślę, że przejdę się w takim razie tutaj jeszcze do pokoiku z klątwą. Stracę jedno niebieskie, ale whatever. On jest tu. Yes. Małe piwo, że ta obruszka daje nam szansę na respawn przy śmierci 50%, ale to jest drugi przedmiot Gapiego, który podnieśliśmy, więc jeszcze jeden i staniemy się kotem latającym i plującym muchami, więc jestem troszkę... Zaraz, czy tu był... Właśnie, przecież tu nie było item roomów, to jest challenge. No to nie jest aż tak źle, że nie mamy kluczy. Kasę będzie można spożytkować w arcade'ie na przykład, gdzieś tam dalej, może. No, tym razem Caves, czyli myślę łatwiejszy wariant tego piętra. Mamy 3 bomby, ale na razie je zachowam. Plujące pajączki. Pięknie. Prawdopodobnie odwiedzę tutaj sklep. Chyba, że znajdę coś innego, co jest warte użycia klucza. To nie jest... Właśnie, to nie jest przykry... To nie jest miły pokój, cholera. Może dało się to jakoś lepiej rozegrać. Tak. Właśnie. Miałem nadzieję, że tu w środku będzie klucz. I się opłaciło.
W zasadzie, jeżeli uda mi się znaleźć jakiś przedmiot generujący, nie wiem, niebieskie albo czarne serca, to będę skłonny pozbyć się jeszcze jednego serca. Wtedy będziemy w permanentnym stanie klątwy. Nasze obrażenia jeszcze bardziej wzrosną. Dalej mi to pokazuje 3. No ale te obrażenia na karcie postaci to jest bardziej takie przybliżenie niż cokolwiek. Prościutko tutaj. Kolejny klucz ekstra. Algiz, czyli shield. Wspaniała runa. Zdecydowanie bardziej użyteczna niż podwojenie serc, które czerwonych. Które, no cóż, w tej chwili nic mi nie da absolutnie. Aj, uważać. Dobra. Kaszaniarze się boją. Jeszcze klucz. Yes. Ten trinket, który ostatnio nam uratował ładnie dupę przy challenge'u z bombami, sprawia, że znajdujemy więcej czarnych serc. To jest piękne. Oj, to jest mniej piękne. Na szczęście ten ćwok się wystraszył. No, dobra. Sytuacja opanowana. Więc myślę, że pójdę do bossa, bo czemu nie? Mamy shielda przygotowanego. Sure. Nawet nie wiem, czy będziemy go potrzebować, tego shielda. Ah, prawie w niego wlazłem. To było niemiłe. Tutaj trzeba uważać na szybki skok. Nie jestem pewien, po czym go poznać. Najlepiej po prostu cały czas się ruszać. Przydałoby się jeszcze celować w niego, tak. O, to był szybki skok, cholera jedna. Nie chcę tracić więcej życia, ale to jest łatwy boss, więc... Zmuszasz mnie do tego. Gin. I nie ma szatana. Co za tandeta. Ale mamy życie. Więc nie jest źle. No trochę szkoda, bo jednak miałem nadzieję, że będzie szatan. Uda mi się, powiedzmy, zjechać do jednego czerwonego serca i za to zdobyć coś, co da mi generowanie czarnych albo niebieskich. Ale niestety... Nie było dane. Takie coś. A, muszę zobaczyć, dokąd tutaj w tym challenge'u musimy dojść. Czy do mamuśki, do buta, czy do serca. Serce, no to może sprawić pewne problemy. Ten build jest w miarę, ale jeszcze nie jakiś super mocny. Tak. Nie ma grida, całe szczęście. Ale nie ma też nic niezwykłego. Jest przedmiot, który da mi podwójne bomby. Myślę, że to może być warte zachodu. Ale jeszcze brakuje mi centa. O, nietoperki. Które mogą być przykre. Zabić jednego, okej. No, bo są szybkie. To jest podwojenie kluczy. Na razie nie. A to jest podwojenie serc. No też mi tutaj nic to nie daje. Przydał się arcade. Wtedy bym wydał. Pohandlował moimi czerwonymi sercami. Okej. 3 bomby. Może poszukać secret rooma. O, w papę. Właśnie. Ech. Mapa wygląda tak, że są 3 możliwości secret rooma. Nie chcę ryzykować. Może zużyję jedną bombę.
Gdzie by mi najbardziej pasowało, żeby był Secret Room? Ja wiem. Jeszcze możemy się rozejrzeć. Okej, tutaj może być po lewej i po prawej. Tutaj może być. Tutaj też może być, czyli ta. U góry może być. Po prawej nie może być, ok, czyli jedna opcja wyeliminowana. I tutaj też nie może być, ok, to już wiem, gdzie jest Secret Room. Tak, jest tutaj na dole, ale bombę postawię z tej strony, zaraz z tej. Nie, nie z tej. Tutaj w tym pokoiku, gdzie była kasa, postawię, o tutaj. Ale nie, tutaj bym musiał postawić, a to mi... Nic nie da. Dobra. Okej, moja dedukcja jednak się sprawdziła. Dostaliśmy klucze, co jest dobre. Wciąż nie widzę tych czarnych serc obiecanych. Zaraz, byłem w sklepie, byłem. Więc użyję bomby tu, żeby zdobyć te 3 centy. Kupić przedmiot, który da mi więcej bomb. I co? I idziemy. A tutaj wymienię jednak kartę na podwojenie kluczy. Tu już chyba nie ma żadnych skrzynek złotych. Nie widzę. Arena jest szara, ale nie chcę ryzykować. Dobra. No, zobaczmy mapę. Cholera, muszę chyba serce zabić. Do serca jeszcze daleka droga. Nie, musiały być katakumby. To są... Nienawidzę was i wszystkiego, co sobą reprezentujecie. Jeszcze raz mnie strzelił. Pośmiertnie. To są zdecydowanie najbardziej znienawidzone pająki przeze mnie. Są znacznie gorsze niż te brimstone'owe. Bomba, żeby zdobyć 2 bomby. Jasne. Ale na razie to tyle w temacie. Oj. Tu jest niedobrze. Tu jest przykro. Idźcie sobie wszyscy. Ja tu sobie postoję i was pozabijam z daleka. Odejdź. Dobra, coś padło tam. Chyba jeden z tych dupoliszców, powiedzmy. Okej, czopek też chyba padł. Troszkę się poluźniło. Było niebezpiecznie. Niestety nie dostaniemy prawdopodobnie deala z szatanem. Dobra, mamy skrzynkę. Podwoję teraz swoje klucze i użyję jednego. Jest bomba. Tu jest nic. Więcej czopków. Dobra. Coś zabiłem. No, czerwona skrzynka z pająkami. Jakoś nie czuję się, kurna, żeby moje obrażenia były duże. Ten pakt z szatanem jakoś, kurde, nie procentuje, tak jak miałem nadzieję. O, wow. Serio? Dobra, zabić spawnera, potem pająki, które na szczęście są na tyle głupie, że się nie ruszyły.
dostałem obrażenia, więc równie dobrze mogę użyć żylety, jeżeli znajdę jakieś czerwone serce walające się po levelu. Gin! Mucha, nie, odejdź! Ile bym dał za latanie? Muszę znaleźć jakiś przedmiot gapiego, żeby się stać kotem. Nasza chyba jedyna nadzieja w tej chwili. No. Dobra. Biało-sraczkowaty pils. Pils up, ok. Chyba niebiesko-fioletowy to było pełne leczenie, dobrze pamiętam. Oj, bieda, podwójny pokój, ok. Ekstra. Tu jesteśmy bezpieczni. Więc będę musiał to bardzo powolutku rozegrać. Aha, jest brimstone taki prawdziwy. To miło. Bardzo miło. Okej. Powolutku, po cichutku się udało. Uch. Zawał dostanę. Dużo grzybów, do których za bardzo nie ma jak dojść. Ech. Słabo. Sio. Okej. Zdecydowanie wolę to w tej chwili od żylety. Nie mam zbędnych czerwonych serc, żeby sobie pozwolić na samo okaleczanie. Absolutnie użyję tutaj go. Nienawidzę wszystkiego. Nie umiem tutaj grać w ogóle. Palec. To jest ciekawe, bo palec teoretycznie daje więcej dropów ogólnie. A ten ogon demona, który mam, daje więcej czarnych serc, których nie ma nigdzie, nie widać. No dobra. Na śmierć. Mam 3 centy, to jakoś myślę nie da mi tutaj dużego pola do manewru. Prawdopodobnie wysadzę tą maszynę. No. Lepiej. Dalej mam 3 centy. Ojej, jej, 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 jej. No dalej jest kiepsko. Tutaj nie ma po co tego wysadzać. Wiem, że ten gość sporo kluczy wymaga, tak z 5 co najmniej. Więc na nasze 4 pewnie mu nie wystarczy. Tu mogę wziąć 2 jeszcze, ale to mnie kosztuje bomby. Nie wiem. Nie wiem. Oh, prawie wlazłem w kolce. Okej, kolejny klucz, dobrze. Może coś się uda tutaj wykombinować. Jeżeli nie umrę tutaj w tym pokoju, to będzie dobrze. Okej. Wciąż jest biednie. Dobra, dam mu... Chociaż on przeważnie daje skrzynki. A żeby skrzynkę otworzyć, to trzeba mieć klucze też. Niezły troll. Okej, chyba że to jest czerwona skrzynka z troll bombami. Dziękuję. Kurde, ogon. Miałem nadzieję, że mi tutaj będziesz procentować. A w obecnej sytuacji to głowa jest chyba lepsza, bo spawnuje muchy, czy tam muchy, kiedy ja dostaję obrażenia. Nie wiem. Dobra, zostanę na razie przy tym ogonie, co jest pewnie
tragiczną decyzją. Może te grzyby powysadzać. Tears up, okej. Zawsze to coś. Strzelamy dosyć szybko. Jakiś full heal. Yes! Pomarańczowy pils. Very good. Grzybek daje nam losowy efekt, znaczy losowego grzyba. Jeszcze jakieś muchomorki? Grzyby ratują życie, kto by pomyślał. Tu... A, jeszcze jest sklep, ale za 4 centy to ja wiele nie kupię, chyba że będzie serce w przecenie. No dobra, tutaj postawię jeszcze bombę. Nic. Czepiam się każdej deski ratunku. To jest Tears Up, dobrze myślę? Nie, to jest gówno. Biała. Ekstra. Biała, unikać jak ognia. I tak to zapomnę. No to boss time. Carrion Queen, ekstra. Tego mi było trzeba. O, głowa na bossa niestety za wiele nie zdziałała. Na szczęście. Dobra, Carrion Queen może nie jest taka zła, poza tym, że chyba sra toksyczną kupą, która... Co robi to serca? Nie jestem pewien. Może to jest jakiś wariant tego bossa, bo ona normalnie sra kupą, która się odradza. A teraz po prostu wali jakieś serca. Więc lepiej je zabić, żeby potem się na niej nie nadziać. Dobrze, idź sobie. Fear tutaj naprawdę dużo robi. Ratuje życie. O, zabić to. Okej. Jest nieźle, ale mam malutko życia. W ogóle jest kiepsko poza tym. Znaczy, jest nieźle, ale jest kiepsko. Sam nie wiem już jak jest. Jest nieźle w tej walce, ale ogólnie jest kiepsko. No. Moje obrażenia są kurna tragiczne. Pakt z szatanem to jakiś kurde był, no... Jakaś ściema. Na szczęście jesteśmy w miarę tutaj bezpieczni dzięki straszeniu. No, dobić ją. Ile to dziadostwo ma życia? Jesus. Czy ja aż tak mało obrażeń zadaję? Pewnie i to, i to. No, padaj, padaj. Dość. I mamy czarne serce, czyli to jednak ogon coś tam robi. Bo nie sądzę, żeby bossy normalnie miały szansę na wyrzucanie czarnych serc. Z drugiej strony... Szatana oczywiście nie ma. Życie się przyda. No dobra, idziemy dalej. Nie widzę tego. Nie sądzę, żebyśmy dali radę zabić serce. Mamuśkę może jeszcze się da, ale serce... Bardzo wątpię. Trzy czerwone. To jest bardzo kuszące. Tak. Ale... Czy ja zrobiłem to, co zrobiłem? Tam było latanie i obrażenia. A ja to prawdopodobnie zmarnowałem.
przez swoją głupotę. Za to widzę martwego kota, który da mi latanie, ale zresetuje moje życie do jednego. To jest prawdopodobnie strasznie głupim pomysłem. O w mordę, cóż za dylematy. No, strach przynajmniej działa na tych ćwoków. O wow, zmarnowałem deala z szatanem. Chociaż mam nadzieję zabić bossa tutaj bez obrażeń czerwonych. Pewnie się to nie zdarzy, ale... No. Kto wie... Może jednak dostaniemy szatana. Ale ten kot, kurna... Nie, no nie mogę go wziąć, bo... Zresetuje mi życie do jednego i będzie dramat totalny. Full niebieska robi I found pills. Biało-niebieska robi range up. Okej, no. Nie chcę kota. Chcę i nie chcę. Ale kurna, że tak tego szatana zmarnowałem. Co za fail. Przez przypadek wyszedłem z pokoju, no. Maska ratuje życie. To jest dziwne, że tak w złotych skrzynkach sporo jest naprawdę... mocnych przedmiotów, znaczy sporo. Jest w sumie maska i mózg Boba i nie wiem co tam jeszcze. O fuck. I w złym momencie. Nie chcę z nim walczyć tutaj na kolcach. Naprawdę. To jest kiepski pomysł. Mogło być tak pięknie. Nie chciałem obydwu rozwalać, ale whatever. Skoro już tak źle jest, to niech będzie jeszcze gorzej. Dobra, zabić tego małego. Zabić wszystko. Porażka w ogóle. I co, da mi pewnie troll bombę, znając życie? A jak? No dobra, to jest dosyć ciekawy trinket. Który sprawia, nie wiem czy to coś widać, że nasze strzały wyglądają, latają w interesujący sposób. Myślę, że jest to nawet warte zachodu, ale ja potrzebuję życia raczej. Nie wiem, cholera. Zobaczę, jak to się sprawdzi tutaj gdzieś w jakimś pokoiku. Sprawdza się nieźle. Sam nie wiem. Naprawdę sam nie wiem. Nie ma x-owych skałek? Chyba nie ma. No Larry, weź zgin jakoś na przykład. Bardzo by mnie to cieszyło. O-o! W sumie to nie jest Larry, tylko jakiś mutant. Podający się za Larego. Tu jest masa czaszek. Chciałbym je wszystkie wysadzić i pozbierać karty z nich. Jeżeli jakieś mogą wypaść. Aha. Ratunku. Dobra, te strzały nie są najlepsze w ciasnych przestrzeniach. Już to widzę. Mam tylko jedną bombę, to jest słabe. Okej. Bomba, klucz, cokolwiek.
Litości. Oho. Tutaj pewnie stracę trochę życia. Tam po prawej coś jeszcze jest. To najpierw pójdę tam. Tutaj bombę. Rozwalić cztery czaszki i skrzynkę. Najpierw obejdę resztę poziomu. No, pudło. No, rusz się łaskawie. Ja, może tak nie uciekaj. Klucz, bardzo dobrze. No. Okej. Wkurza mnie, że nie widzę praktycznie swoich strzałów na tym czarnym tle, ciemnym tle. Jest. 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 Myślę, że zostaliśmy uratowani. Wow. Okej, w złotej skrzynce może być głowa Gapiego, zapamiętać. O, od razu mi ulżyło. Znaczy, to jeszcze nic nie oznacza, bo nadal mam gówniane obrażenia i okej, jednak chyba nie lubię tego efektu. Już nie muszę brać kota. Jak dobrze. Teraz, gdyby tylko udało się zdobyć... Okej, są dwie bomby, to jest rewelacja. Gdyby tylko udało się zdobyć ten deal z szatanem. I od... Znaczy, latanie już nie potrzebuję, ale obrażenia? Absolutnie. Tu gdzieś było coś do wysadzenia. Jest skała z X-em, którą przeoczyłem. Tak, tutaj. Idealnie tutaj. Pięknie. Dwie karty i klucz. Magik samonaprowadzę. No, dobre karty, dobre. Na dół pójdę tutaj, jak stracę moje czarne serce. Użyjemy magika gdzieś tam po drodze. A jednorożca, czy tam rydwanu na bossa. Prawdopodobnie zaraz to jest mamuśka? Nie, jeszcze nie. Tutaj. A, użyję magika, bo ci goście wkurzają. Świetnie. Wow. Kolejny robak. Trochę szybciej latają moje pociski i daleko. Wolę więcej czarnych serc. Może. Może. Świetnie. Powolutku wychodzimy na prostą. Bardzo powolutku. Jeszcze tutaj nic nie jest przesądzone. Ale powoli jest szansa. Wow. Złote skrzynki są zdecydowanie warte wszystkich kluczy, jakie można w niej zainwestować. Ponieważ Cricket Head jest zajebistym przedmiotem. Przydałoby się, gdybym miał więcej obrażeń, ale nie będę narzekał, bo on podwaja obrażenia. Dodaje najpierw, a potem podwaja. Więc im więcej mamy, tym więcej jeszcze mamy potem. W sumie nie wiem, czy on też podwaja nas obrażenia, które potem zdobędziemy, czy jak, ale jest to świetna rzecz. A obrażenia to było coś, czego mi naprawdę brakowało. Dobra. Teraz powoli robi się nie tylko ok, ale nawet całkiem dobrze. Nasze obrażenia wciąż nie są rewelacyjne, no bo cóż, to jest Eve. Ale... Może...
Jeżeli tylko tego szatana się uda. Przejrzeć wszystkie skałki. Wiem, że była tam jedna skała. Dobra, tego. Czy iść do tego sklepu? To może być grid. Może być przykro. Mam dwa klucze. Pójdę, może tu być niebieskie serce. To jest tego warte. Nie, to nie jest tego warte. I nie pamiętam, co robił biały pils. Chyba unikać jak ognia. Mam nadzieję. Kupię bombę. Bomby są w tej chwili więcej warte niż klucze. Bo ze złotych skrzynek już praktycznie wszystko, co dobre, co się da, uzyskałem. Na dole jest robak. Idziemy po niebieską skałkę, która była gdzieś po lewej. Jeszcze tutaj przeglądam. Tu? Nie. Niżej. Tu. Tu. Okej. Miałem naprawdę nadzieję na na niebieskie serce. Może czarne. Ale klucze ujdą. Dobra, czyli tutaj się wybiorę po zabiciu bossa, bo chcę najpierw stracić te czarne serce. W sumie do bossa jeszcze nawet nie doszliśmy. A, teraz latam. Ha, ha, ha. Możecie mi naskoczyć. Ach, to jest piękne. To jest piękne. Jasne. Co tam zdobyłem? Chyba bombę? Nie zauważyłem, coś podniosłem. Nie wydało to dźwięku klucza, więc pewnie to była bomba. Uff. Chwila prawdy. Monstro 2, nie. Cage. Okej. Nie jest to bardzo trudny boss. Ciekawe, jak się zachowa z tym strachem. Wow. Dałem się. Fuck. No dobra, whatever. Szatan? Yes. Speed and range. To teraz mam zasięg naprawdę. O, wcale nie aż taki duży, jak myślałem. Dobra, straciłem czarne serce. Dzięki, szatan. Naprawdę, że tu jesteś. Kocham cię. Korci mnie, żeby wziąć też tego dzieciaczka, ale kurde, mało życia już mam. Powinienem był użyć mojej karty jednorożca. Tak, teraz nasze obrażenia już są konkretne. Prawie max tutaj na karcie postaci. Ten przydupas generuje muchy. A muchy naprawdę dużo obrażeń zadają. Biorę. Mogę tego żałować. Prawdopodobnie tak będzie, ale... Niebieska skałka. Yes. Czy chcę przehandlować pół serca za wejście do pokoiku tam z klątwą? Chcę. Pewnie będą pająki albo trollbomby, no ale... Użyję jej karty jednorożca, żeby nie stracić mojej połówki. I użyję tutaj bomby. Myślę, że użycie tej karty było tego warte, bo życie naprawdę jest dla mnie teraz bardzo, bardzo istotne. I wiecie co? Zużyję też bombę tu. Fuck. Zmarnowałem kartę, ale spoko. Zużyję bombę tam. W nadziei, że wyrandomujemy jakąś kartę typu Hierofant. Nie, nie wyrandomujemy. No dobra. Życie nam się skurczyło dosyć dramatycznie znowu. Ale pod względem obrażeń jest bardzo dobrze. Więc jest szansa. No i latamy. Jak widać, latamy.
Pięknie, kontwa ciemności. Ech. Cześć, kaszaniarze, moje muchy was zjedzą. Zastanawiam się, czy tutaj nie po... Skałka z X-em, czy tutaj nie podkręcać gamy na tych poziomach z klątwą ciemności. Ja jestem w stanie widzieć w miarę, no, w miarę dobrze, powiedzmy. Nie wiem. Nie wiem, jak to na YouTubie wyjdzie. Czuję się prawie dobrze tutaj. Biało-niebieska range up, dobrze. Czuję się, że prawie mamy szansę. Jeszcze nie do końca szansę. Skeleton key. Nice. Bomby. Nice. No jeszcze nie do końca. Potrzebuję więcej życia. Potrzebuję czegoś, co mi da życie. Głowa kota jest naprawdę fajna, ale przydałoby się jakieś, nie wiem, Book of Revelations albo coś w ten deseń. Niebieskie serca. Chcę. Oczywiście nie. Pomarańczowa. Dobra, pomarańczowy pils. Priorytet. Balls of Steel. Wow. Range up. Jeszcze jeden. Dobra. Teraz to już w ogóle nie widzę moich pocisków. Okej. Okay. Głupie magnesy. No, o, boss. To jest mamuśka. To jest teraz dobre pytanie. Czy chcę od razu tutaj do niej iść? Myślę, że w naszym obecnym stanie jesteśmy w stanie troszkę jeszcze pozwiedzać. Bez większej szansy zgonu, znaczy zgonu to raczej jest malutka szansa, ale bez dużej szansy dostania obrażeń. Co jest bardziej istotne w tej chwili. Sklep? Pójdę do sklepu. Pewnie będzie grid. Nie będzie. Kompas. Bardzo chcę kupić ten kompas, ale to tak bardzo. I niebieskie serce. Wow, potrzebuję 20 centów. Musimy zdobyć te 20 centów, bo kompas nam uratuje dupę na dalszych levelach. Ponieważ, no cóż, tam jest już ciężko i jeżeli będę wiedział, w którą stronę jest boss, to nam bardzo ułatwi życie. Kasa. Dużo kasy, poproszę. Jak trzeba, to nie ma. Został jeszcze duży pokój. I został jeszcze ten pokój, gdzie nie mogę wejść, bo mam za dużo czerwonego życia. O, cześć. Cześć, czaby. To będzie proste. Tak, nasze obrażenia są naprawdę solidne. Co mnie cieszy. Już padłeś? Padłeś. No jeszcze coś tu dalej jest? Świetnie. Niestety muszę obejrzeć wszystkie skałki pod lupą, pod mikroskopem. Ta klątwa jest bardziej, nie wiem, sprawia, że człowiek traci czas, bo się musi bardziej przyglądać i wolniej niż tak naprawdę coś więcej tutaj. Dobrze. Nie chcę się dać strzelić temu ogniu, bo on strzela. Generuje pająki. Dzięki. Nie wiem, czy to sięgnie. Sięgło. Tutaj postawię bombę i ją
Strzelimy tak. Nic tu nie było. No dobra, idę dalej. O, gridy. Kolejny skeleton key? A, to oznacza, że przecież mogę otwierać wszystko za darmo. Na tym piętrze. Biblioteka. Wow. Oba te przedmioty są naprawdę dobre. Książka grzechów może nam wygenerować serca. Znaczy, no tak, serca. Niebieskie, czarne. Bóg Belial, no to samo się rozumie przez się, że nam daje obrażenia. Chociaż nasze obrażenia są spoko. Myślę, że pozostanę przy kociej głowie jednak. Myślę, że tak zrobię. Secret Room. Mam dużo bomb. Padałoby go naprawdę poszukać. Czy on może być na górze tutaj? Chyba nie. Bo są kolce. Tu się z prawej dani by dojść do niego. Dałoby. Hipotetycznie. Sprawdzę. Nie. Tu. Wątpliwe. Poczekam jeszcze. Znowu ty? Co jest? Dziwne. Wow. Dobra. Jestem bardzo zadowolony z moich obrażeń. Tutaj nie mam powodu do narzekań, zdecydowanie. Tutaj podejrzewam, że może być. Nie. Tu? To by było fajne. Nie. No, tu już sprawdziliśmy. No to w takim razie, tu? Kurde, przecież tam nie może być. Nie, nie ma szans. Gdzie jest ten secret room? Cholera. Tu? Nie. Wow. Nie mam pojęcia. Muszę zdobyć tą kasę. Muszę. Sprzedam swoje życie. Co nam da klątwę? Co jest w sumie niegłupim pomysłem. Dostaliśmy trochę kasy. Nawet nie mam 15 centów. Kurna, są jakieś czerwone serca. Na zbyciu. Nie wiem, ale będę mógł teraz wejść do areny z bossami. I tak zrobię. Gdzie mi dadzą kasę. Yes. Wow, ten DPS. Widzieliście to? Mamy spore szanse, jeżeli tylko, no cóż, nie stracę dużej ilości życia szybko. Ale mogę iść do sklepu. Mogę kupić kompas, mogę kupić to. Yes! No. Może takie łażenie nie jest super interesujące, ale pokazuje, jak można tutaj taktycznie rozgrywać zarządzanie zasobami w Izaaku. Dobra, czas na mamuśkę. Trochę mało much mam, ale trudno. O, wersja stąpająca. Rewelacja. Au! All stats up. Czy ja śnię? Nie śnię. To jest z jednej strony dobre, z drugiej złe, bo co prawda dodało mi życie i obrażenia i tak dalej. Teraz jesteśmy maszyną śmierci. Ale stracę klątwę. No ale myślę, że utrata klątwy będzie jakby zoffsetowana tym, że mam teraz więcej obrażeń po prostu dzięki Muchomorkowi. Kompas właśnie. Boss jest na górze. Dobrze. Korci mnie, żeby na przykład tutaj coś popróbować, ale
Nie chcę ryzykować. Nie ma co ryzykować. Jest na tyle dobrze, że zbędne ryzyko to jest... Nie. Czy boss jest tutaj w prawo, czy będę musiał się cofnąć i iść na lewo? No to jest pytanie. Wow. Dobra. Jest naprawdę dobrze. Na szczęście tutaj dostajemy bardzo łatwe pokoiki. Co pomaga. Patrzę... O, była jakaś skałka, ale w niej nic ciekawego. Jestem za. Uwielbiam pokoje, w których nic nie ma. Znaczy, nie zawsze. Czasami przydałoby się coś do zabicia, ale w tym przypadku to jest piękne. Uda nam się. Cześć, Skolex. Niestety, kurde, Skolex jest takim tankiem teraz, że nawet z moją armią much troszkę zajęło mi zabicie go. Troszkę. Więcej życia. Mam nadzieję, że będę w stanie wziąć to czarne serce. Wziąłem. Wow. A już było tak ciężko. Dzięki, dzięki. Dzięki, gra. Tego potrzebowałem. Tym razem boss jest gdzieś po prawej. Na szczęście latam, więc ciemność aż tak bardzo mnie tutaj nie ten... bardzo mi tak nie przeszkadza. Ale gdybym chodził, to by było przykre. Coś jeszcze żyje? Dobra. No, dosyć daleko do bossa, ale spoko. Niech no tylko go znajdę. Czy go? Serce mamuśki. Tu chyba ta skała chyba jest specjalna, może się mylę. Myliłem się. To już nie wiem. Nie umiem ich rozpoznawać. Okej, okay, mamy sobowtóra. A, zmarnowałem klucz, ale whatever. Może ta skała? Nie wiem. Muszę się nauczyć ich rozpoznawać. To byłoby bardzo przykre bez latania. Chociaż z naszym DPS-em to... Nice. Chyba mogę już przestać się martwić, że nam się nie uda. To żyje. Już niedługo. Wow. Prawie go zone-shotowałem w tej fazie początkowej. Nice. O, szatan. Co? Czy ja muszę zabić szatana? Tego się w sumie nie spodziewałem, ale na to wygląda. Bo nie mam innej opcji. Nie ma tutaj już pucharu. Serio? No dobra. To może być troszkę trudniejsze. Nie jakoś bardzo mocno, ale... Myślałem, że tutaj kończymy. No dobra. Jednak tam nie kończymy. Dziwne. Kompas tutaj zdecydowanie wart każdego centa. Idziemy do góry. Sheol to już nie przelewki. Na szczęście ja też to już nie przelewki. Ale rzeźba.
Nie. Mózgu Boba nie podnoszę tym razem. Absolutnie nie. Więcej mi zrobi szkody niż pożytku. Cholerne niewidzialne jakieś patafiany. Na szczęście umiem latać. No haha. Czy jestem skłonny poświęcić jedno serce, aby pójść na lewo? Nie, nie jestem. Absolutnie nie chcę poświęcać nic tutaj, co może zmniejszyć moje szanse. Tak daleko już zaszliśmy, że głupio byłoby teraz paść. Naprawdę mam nadzieję, że tak miało być, że to szatan jest tutaj ostatnim bossem w tym challenge'u, bo jak nie, to nie wiem, jakiś dziwny bug. Co to jest? A, oczy, które strzelają. Ekstra. Do widzenia. Dobra. Czas na... Shotono. Cześć. A, za wcześnie. Fuck. Whatever. Co powiesz, Fallen? Niewiele. To jest poezja, czysta poezja. O, maska mnie nie uchroniła, jak to możliwe? Tak, rage'uj, rage'uj, szatan. Nie było to jakieś ciężkie wyzwanie. Jest pucharek, wreszcie. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Co odblokowałem? Nie wiem, co ta runa robi. Mam nadzieję, że coś dobrego. To był bardzo fajny run. Taki trzymający w napięciu, muszę przyznać. Szczególnie mnie. No, nie było łatwo. Były wzloty i upadki, ale ostatecznie się udało. Więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.